1957 roku złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski zdobył dla Warszawy Marian Kaiser. Po 54 latach stolica doczekała się kolejnego złotego krążka. Młodzieżowe Mistrzostwo Polski par klubowych wywalczyli żużlowcy WTS-u NICE Warszawa w składzie Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki, Patryk Braun oraz Adrian Gała. Z tej okazji młodzi zawodnicy odebrali gratulacje i wyróżnienia z rąk prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc. Pani nie była jeszcze na zawodach żużlowych, a czy pani planuje w najbliższej przyszłości? No, problem polega na tym, że musiałabym wyjechać poza Warszawę, bo tutaj nie ma toru. Na stadion za daleko, może więc pani prezydent kontynuowałaby rodzinne tradycje sportowe, gdyby Speedway zawitał do stolicy. Stadionu nie ma, ale taka drużyna to dobry prognostyk na przyszłość. Jesteśmy szczęśliwi, chłopcy stanęli na wysokości zadania. Pierwszy sukces w tej reaktywacji sportu żużlowego w Warszawie osiągnęliśmy. W tej chwili czekamy oczywiście na wrzesień, na drugi finał rozgrywek młodzieżowych, ale tak naprawdę, aby mówić o pełnym sukcesie, w Warszawie potrzebny jest nam obiekt. Pod uwagę brane są stadiony Spójni, Hutnika i oczywiście Gwardii. Obiekt przy Racławickiej po raz ostatni gościł żużlowe rozgrywki 20 lipca 2003 roku. Zanim jednak na torze Gwardii zaryczą motocykle, potrzebny będzie gruntowny remont. Dobrej myśli jest jednak mistrz Polski par klubowych Przemysław Pawlicki. Na pewno jest tutaj bardzo dużo kibiców, którzy przychodziliby na stadion. No wiadomo, no jeszcze potrzeba tutaj trochę czasu. Zobaczymy z czasem. Myślę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i powstanie ten żużel we Warszawie. Jeszcze we wrześniu ma dojść do spotkania przedstawicieli miasta z władzami klubów w sprawie przyszłego obiektu. Póki co założenia WTS-u NICE są realizowane zgodnie z planem. To młody zespół, ale chęci, by Warszawa stała się numerem jeden na żużlowej mapie Polski, są ogromne, a to najważniejsze.